Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Kurde, już się przyzwyczaiłem do Grand Commando, więc na początek moja synchronizacja. Dół, góra, dół, kurde. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dół, góra, dół, góra, dół. No. Kurde. I tak, dzisiaj zaprowadzimy Quarka i coś jeszcze zrobimy? Chyba jakąś misję zrobimy, no. Tak od biedy jakoś zrobię tą misję jakąś. Jej. Jesteśmy 10% zniczkę, nie wiem czy to drugi raz, czy... Ale dobra. Więc musimy zaprowadzić Quarka do klatki, gdzie nie będzie nam już przeszkadzał. Ale nie musi on być obok niej, po prostu możemy... O, tak o. How do you think he got like this? Well, the life of an intergalactic superhero can be very stressful. Yeah. Anyway, you're telling me this nutcase is our only hope for stopping Nefarious? We're hosed. Tak BTW to we're hosed, to znaczy jesteśmy zgubieni, coś w tym stylu. Nie mamy witkomików, żeby grać na BG-9000. W ogóle, i tak by the way, ten pilot jest niewidzialny z jakiegoś powodu. Tylko w trybie pierwszoosobowym jest widzialny. To jest dziwne. Więc kieliszki chyba to... Nie, ten jeden kieliszek. I tamten. Napój. Stoją się niewidzialny. Ale dobra. Więc teraz musimy iść na mostek. Czyli tam, gdzie znajduje się kapitan. Tu mamy arenę do trenowania. Virtual Reality Simulation. I tu są te całe trofea, o których wam mówiłem. I zapomniałem o paru trofeach powiedzieć. Więc tak, jest za Impossible Challenge. Za zebranie 10 milionów śrubek. Za upgrade'owanie wszystkich... wszystkich broni. Zdobycie wszystkich nanotechów, zdobycie wszystkich trofek, czyli coś w tym stylu. Zdobycie wszystkich skill pointów. I właśnie i wszystkie misje poboczne zrobić. Więc tak. No więc troszeczkę wam to zajmie. Na pewno. I za to dostajecie nawet dość fajną nagrodę, bym powiedział. Więc dobra, udajmy się na mostek tą windą. Jak widzicie, było napisane mostek, więc dobrze wiem troszeczkę. Dobra, teraz porozmawiam sobie z Saszą. Isn't that the president? They came out of nowhere! Tyranoid invasion force! Presidential compound has been breached! Cannot hold out much longer here! Mr. President! Dad! Are you there? Dad? Robotic citizens of the Solana Galaxy! The hour of your liberation is at hand! We robots suffered under the bigotry, the stupidity, the squishiness and foul stench of organic life forms. Soon, all robots will bask in the liberty and equality of my benevolent, iron-fisted rule. And as for you filthy organic life forms, you can look forward to being disintegrated. That's all for now. Plot a course from Arcadia. Maximum speed. Prepare the dropship for planetary assault. We're going in. We'll see you on Arcadia. Więc tak, dowiedzieliśmy się, że prezydent jest ojcem Saszy. Gdzie on jest? Sasza?
Albo Sasza, Sasza, tutaj jesteś, chyba. Rozwalił mi tobie telewizorek. Możemy tutaj sobie rozwalić telewizory. Z jakiegoś powodu. For some reason. Ale dobra, nie posiedź. Nie, dobra. Nie będziemy tu siedzieć za długo. A, i w ogóle życzę wam wesołych świątek, by the way, bo zapomniałem, że gdy wy to widzicie, to już są święta, więc wesołych świąt, ludzie. I z tej okazji zaprezentuję wam cheat code. Cheat code. To nie jest przypadkiem już tutaj. Nie cinematics, tylko skins. Nie. Nie, no to spoko. Więc jakoś są dziś święta. Poczekajcie chwilę, muszę tylko to. Nie, no dobra, kontynuuję, po prostu wam w następnym odcinku pokażę to, co chciałem wam pokazać. Ja pierdzielam. Trzeba będzie jakieś 5 minut wyciągnąć z tego. O jeny. Wydaje mi to długo zajęło, ale dobra. Więc w każdym razie lecimy na Markadię. W ogóle jeszcze tak się to nazywa ta planeta. A, zapamiętałem. Nie wiem, czy będziemy robić misje z tym, żeby te poboczne misje zrobić wszystkie. Raczej to by była strata czasu. Mojego i waszego. Ale tutaj bardziej się tyczy waszego czasu. Ale no cóż, no nie wiem. Możecie napisać, czy chcecie, czy nie. Chcecie, żebym je zrobił, chociaż właściwie są kanoniczne, więc będę je robił. Więc nie musicie już pisać. Dobra, jestem. Hello. Glad you made it, sir. The presidential compound is on the other side of the city. Keep your head down. The turnoids are crawling all over the place. Dobra, innymi słowy, jesteśmy w głębokim tyłeczku. Co nie jest fajne. Ale no, cóż. Czasem tak jest, że się jest w głębokim tyłeczku. Co jest to ostatnie? Spitting Hydra, to trzeba będzie kupić, ale wpierw kupujemy zbroję. To jest najważniejsze. Dobra, to jako już nie mamy jeszcze tej broni ulepszonej, to będziemy teraz ulepszać N60 Storm. Prawie jak Nintendo 64, tylko że to jest Nintendo 60 po prostu. Więc tak nie wiem, czy oni zostali zdezintegrowani, czy co się z nimi stało, ale dobra. Kurde, może. Będziemy teraz mieli multiplayer. Znaczy multiplayer. Źle. Będziemy mieli teraz podwójne. Te, no jak one się nazywają? Śrubki, no. Kuźte. Gin. Naprawdę jesteście wnerwiający, wiecie? No nareszcie, no przynajmniej nanotek nam wzrósł. Tyle dobrego. Najpierw po prostu spamić w przycisk, a nie go przytrzymywać, bo jak widzicie, to jest dużo szybsze. O, tam mamy Flaming Armor, z tego co widzę, już. Znaczy beczkę z Flaming Arrow. Beczkę? Co? Nie beczkę, tylko skrzynkę. Z Flaming Arrow. Armor! Jeny. Ale gdzieś tu po... O, właśnie. Tu mamy sekredy. I tu jest platynowa śrubka, czy tytanowa, Jezu! Cały czas zapominam. Ale mamy ją przynajmniej, to jest najważniejsze. Nie liczy się nazwa, liczy się to, że ją mamy. Chyba w złą stronę teraz idę. Dobra, tu coś jest? Tak, coś chyba nawet jest. Coś to robi? Nie. Czyli mogę się spokojnie wrócić. Jeronimo! Just die. Just do it. Okej. Okay. Gincie po prostu.
No, dziwne, jak rzucimy jeden. Dobra. Do statku, który ma nas tam zrzucić, ale najpierw będziemy musieli zinfiltrować bazę. Tak. Dobrze to powiedziałem. Jestem po prostu idiotą. Ale przynajmniej dobrze to powiedziałem. I tam gdzieś są. Jak się tam dostać? Może po prostu zrobię tak. Ha! Teraz to będzie rozwalone i spokojnie będzie czekała na mój przejazd. No i dobra. Będziemy mieli zadanko! Zadanko na śniadanko! Ale no cóż. Więc nie będzie tutaj żadnej wyjaśnienia, co my tutaj robimy. Ale mamy chronić. To jest najważniejsze. Najgorsze jest to, że będziemy musieli... że będę musiał robić wszystko. Więc... oni sobie tu jakoś poradzą. A ja tu mam misję do zrobienia. Ja tu muszę zbierać śrubki. Sorry kumple, ale ja tu mam lepsze rzeczy do roboty. I czekam się tam walka. Bo oni i tak czy siak sobie poradzą. Sądzę, że gdyby się miał odrobinę farta, to sądzę, że oni by sami po prostu to ich rozwalili. A jeżeli nie ma się farta, no to... No przykro mi. Ja tego farta nie mam i jakoś mi się raz udało. Dodatkowo ja nie wierzę w coś takiego jak szczęście. Wierzę w coś takiego jak pech, ale... coś takiego jak szczęście to ja nie mam... nie wierzę w to po prostu. Jeżeli ktoś ma... jak to się mówi, szczęście... to ma już... to po prostu to jest przypadek, a nie... O, N60 nam się... zaktał, więc mam dzięki temu więcej amunicji i teraz możemy to, co mi się najbardziej chce upgrade'ować, czyli te najłatwiejsze bronie do upgrade'owania i te dość mocne. Dobra, ja się uleczę, bo czemu nie? No i teraz rozpoczynamy kolejną już misję. Więc innymi słowem, musimy ich wszystkich chronić. Jeżeli wszyscy zginą, jesteśmy w pupie. I nie wiem dlaczego, gdyż po prostu jesteśmy też jeszcze my przecież i my możemy wszystko obronić praktycznie, więc nie wiem dlaczego tutaj praktycznie możemy to skrzanić. To jest wręcz niemożliwe! Z waszą pomocą nikt nie jest chrzanie. To jest prawda życiowa. Halo? Nice. Wszystko rozwaliliśmy. To jest jak najbardziej dobre. Dla nas. Nie, jesteśmy jeszcze za słabi, żeby rozwalić szybko. Już dość szybko. No to Nitro Launcher, no Jezu, no co ja się będę z nim patyczkował. No co ja niby jestem? Ha! To był bardzo fajny przypadek. No nie! A tu rzeczywiście musiałem to bić, tak? Oż ty w mordę! Nie ma... za co? Co z tego, że prawie zginąłem? Vendor. Kupuję samą amunicję. Dobra. Teraz będę musiał strzelać z tego. Z tego cholerstwa muszę strzelać.
A bardzo tego nie lubię. Bardzo jest to nieintuicyjne i strasznie się unosi do góry. To nie ja robię. Po prostu tak zrobię. Nie, czekajcie. Tak? O. To samo z jakiegoś powodu mi się zmniejsza. Zniża. Myk, 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 myk. Ale moglibyście mnie bronić, co nie? Ło. To jest jedno z zadań, które mnie bardzo frustrowało, gdyż to jest strasznie duża możliwość, że cię trafią bądź co bądź, bo ci żołnierze tak gówniane cię chronią. Nie chcę, żeby... O! Dobrze, udało mi się to... Mój plan powiódł się. Czyli, że rozwalę go zanim jeszcze tutaj złoży płody tutaj, nie wiem jak to nazwać. No, że da tych tutaj nam wrogów jeszcze więcej. Zostawcie mnie w spokoju, ja tylko jestem tutaj odstrzelany. Wiecie co? Jak ja grałem na Wicie, to oni już chyba, to oni chyba 10 razy powiedzieli, że to jest ostatnia wave. Ostatni wave. Oni chyba to 10 razy powiedzieli, zanim na serio to był ostatni. Dobra, spoko. Póki ja nie muszę nic robić, to okej. I teraz niestety my musimy ich bronić. I mamy na to 2 minuty. Co nie jest mi pomyśli zbytnio. Już no nie jest fajnie stać 2 minuty tutaj. Więc po prostu będę wspierał tych, co mają tutaj, że tak powiem, najbardziej okropną sytuację. Na razie jest spokój. No, będzie. Yes! Kurde! Dobra, jeżeli trzeba, to ich zasłonię własnym ciałem. Tu zbytnio nie muszę się o nic martwić. No nie, serio. Chłopaki, zmarnowałem na niego amunicję moją. Odkupujecie mnie. Dobra. No i niestety zostaliśmy tylko 2, stary. Więc musimy się jakoś wspierać. Ja niestety bez mojej bomby jestem praktycznie prawie że bezużyteczny, bo te moje broni główne co dają, ale dobra. Musimy się wspierać. Ok? Spoko. Dobra, ty bierzesz lewą, a ja prawą. Więc chociaż się podzieliliśmy tymi obowiązkami. Prosta, ja widzę, że ty nie wyrabiasz, więc ci pomogę. Bo nie masz takich czadelskich broni jak ja mam, bo sobie kupiłem. Mam swagy. Nie! No i dlatego nie wolno pomagać innym. No szybciej, 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 szybciej! Yes! Dobra, czyli jest spoko. Hit and run. Więc teraz to będzie dosyć taka strategiczna gra, gdyż musimy tutaj wszystko rozkręcić i wtedy dopiero zadanie się kończy. Ale wrogowie nam przeszkadzają. Więc to nie jest fajne. I podobny tryb do tego, co teraz tutaj robimy, jest w multiplayerze, taka mała ciekawostka. Dotycząca multiplayera. Już to trochę długo robimy, ale dobra. I tak jeszcze mi został Rayman, więc... Więc cóż. Do nagrania, więc nie narzekam. Zaraz się będę musiał leczyć. Co nie jest fajne, bo nie chciałbym się leczyć. Zbytnio. O, moje zdrowie psychiczne, to tak, no to... Jakoś bym się tam chciał leczyć, bo... Żebym za wariata nie robił, ale dobra. No cóż, wariatem być to też jakaś zaleta. Przynajmniej nikt ci nie powie, że jesteś zbyt normalny. To jest taka fajna rzecz. I dobrze, że na mapie nam chociaż oznacza drogę.
A, myślałem, że możemy ją powiększyć. Nawicie się chyba tak dało. Chociaż nie jestem. Nie dam głowy. A nie, to w gladiatorze tak dało. Ups. W tym razie na mapie nam oznacza, który z tych przełączników mamy przekręcać. Coś fajne. Jakbyście zauważyli, to Ratchet chyba odkręca tą śrubkę, jak patrzycie na te zwoje, co tutaj są. Nie wiem, jak to nazwać, więc to nazywam to jak drzewa. Właściwie Ratchet ją odkręca. Chociaż właściwie. Nie, sam nie wiem. Pogubiłem się. Agent Clank, you're even more impressive in person than you are on the holovid. And I must say, I've never seen a chauffeur fight like you do, son. Who says you can't find good help these days, right, Clank? Sasha's told me a lot about you. Don't get any ideas, kid. She is way out of your league. Sasha filled me in on the Quark situation. I'm told the man thinks he's a monkey? He has lost his memory, sir. Well, then you'll simply have to find it for him. We need our star player back in the game ASAP. Is that understood? Yes, sir. My daughter tells me you're a man who's good with his hands, Ratchet. Sir, I swear I never... The city's laser shield went down during the attack. Now, we are defenseless without it. I sent out a repairman to fix it, but he disappeared. I need you to get that shield system back online. Yes, sir. We're on it. Dobra, więc jeszcze mamy jedno zadanie, czyli żeby odtentegowa naprawić system obrony. Jesteś dobry w rękach. Nie no, dobra. Więc lecimy dalej. Więc w każdym razie, jak widzicie, no prezydent się dowiedział o tym, że co miał Ratchet w zamiarze. Ale no dobra. No cóż, no trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić. Jak. Tak, jak to ona się nazywała z dwójki? Już nawet nie pamiętam. Świetnie. Już nawet nie pamiętam. No to co by była idealna dziewczyna dla Ratcheta? Według mnie. I zaraz się posypią, że. Pixel, ale ty masz fanfiki po prostu. Może jeszcze powiesz, że. Toleruje z Sonami. Nie, akurat Sonami nie toleruje. Każdy komiks lub coś w tym stylu w uniwersum Sonami to jest dla mnie. To jest dla mnie chore. Więc jest taki mały trik. Otóż możecie od razu to podłączyć ten laser. Ten laser cały czas będzie się utrzymał, nawet gdy to ruszymy. To jest bardzo pomocne. Już nie musimy się z tym męczyć. I teraz nam to otworzy. Co może nie jest na początku dosyć fajne, bo bądź co bądź będziemy mieli przerąbane, jeżeli mamy mało życia, ale jeżeli nie mamy mało życia, to będzie jak najbardziej okej. Co nie? Co tak? Czy mi się uda tu trafić bez... No... No, trafiłbym! Trafił! No przecież trafiłem nawet! What the fuck? Nie myślałem, że trafiłem. Co? Wszystko było oszukane. To wszystko było ustawione. Dobra. Teraz musimy tutaj... I będzie wszystko okej, okay, tak? Tak, no właśnie, mam nadzieję. W każdym razie. I ogólnie ten laser nasz również nas właśnie boli, jak dotykamy go, więc nie polecam bym go dotykać, jeżeli chcecie ujść z życiem. Więc możemy się w każdym razie bawić tutaj z... z pianinem, tak jakby. Spróbuję coś zagrać. Okej, to było na tyle, co mi stać. Te nutki mogę zagrać na pianinie spokojnie. Dzisiaj nawet zagrałem na pianinie to. Bo w mojej szkole jest pianino, to...
zagrałem to, tak od biedy zagrałem po prostu. To może to nie brzmi aż tak wykwintnie teraz, ale to ma swój urok na innych instrumentach. Dobra. Teraz tu idziemy i się oczywiście pozbędziemy wszystkich tutaj naszych wrogów. Ciekawe, czy już tutaj będziemy mieli level up broni. Szczerze w to wątpię, ale cóż, cuda się zdarzają. Tu pewnie będziemy mogli gdzieś wejść, tylko nie mamy Gravity Bootsu, bo po co nam? Nie, bo po co? Bo znowu gdzieś się zgubiliśmy. Rzecz jasna. No i dobra, to musimy oddalić, żeby te dwa promienie weszły w jeden. Co? Dwa promienie się zakrzywiły pod odpowiednim kątem. To jest całkiem pomysłowe, przyznam. No i tu jest właśnie... Tu jest platynowa... Chociaż... Już nie wiem właściwie. I ogólnie możemy poprowadzić dwa promienie, tak jakby. Teraz wam to zademonstruję. Tu... Ej, co jest? Co źle robię? Nie tak. No oczywiście, że źle robię. Ale teraz to już podłączymy. Czy jednak wszystko dobrze robiłem, tylko nie ten laser, że tak powiem, był. Więc to jest ten reflektor, to jest tylko jedna możliwość, w której możemy wejść do tego promienia bez jakichkolwiek obrażeń. Co jest fajne. Jest skill point, który wymaga tego, żebyśmy z bodajże 20 tyranoidów zabili za pomocą właśnie tego reflektora. Prawdopodobnie już mi się nie uda. No. Tytanowa śrubka, której się nie da zdobyć teraz. Bo nie mamy... Bo nie mamy Gravity Bootsów. Ej, patrzcie, kto tam jest? Al! Siema, Al. Hey, look, it's Al. Got the shields up yet? Silence! I am concentrating! What the? That's a Quark Vid comic. Excuse me. It is a historically accurate interactive graphic novel. How can you use the city's defense network to play a video game? Simple. I bypassed the security server with a 626 hex matrix adapter and reprogrammed the graphic subprocessor. No, no, I mean, it's... Clank. You speak, nerd. It appears you have a feedback loop in the induction coils of your DB3 signal processor. Impossible! I ran a recursive checksum on the signal matrix. Hey, there is a feedback loop. I don't know what happened to me with it. May we borrow this vid comic? Treat it gently. It is a first edition. Perhaps this will help restore Quark's memory. Shield power restored. No, więc mamy pierwszy Vidcomic, który zagramy już w następnym odcinku. Tak, taka hamszka rzecz. Mamy już wszystko tutaj zrobione, więc to będzie ok. Jeszcze w tym odcinku kupimy nową zbroję. Wow. Uzupełnił na samą amunicję. Fajnie. Jak słyszeliście, to tak jakby nam wszystkie te paczuszki dawało. Z amunicją. I dobra, już stąd wychodzimy. Chyba już wiem... Nie wiem, jak się tam dostać. Nie, no dobra. Więc wrócimy na statek. Nie będziemy odgrywać Vidcomicu w tym odcinku, w którym rzeczy. I fajne jest to, że tutaj nam od razu daje, gdzie mamy lecieć. Bo bądź co bądź, mamy się tutaj wracać do wielu lokacji i to jest bardzo pomocne. A nie jak na przykład Ratchet & Clank, że praktycznie nie wiemy, gdzie lecieć. Bo na przykład jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, to praktycznie jest w głębokim tyłeczku. A jeżeli ktoś zna język angielski, to po prostu rozwali całą tą grę w jeden dzień. Ech.
Dobra, i oczywiście tutaj. A, nie mam jeszcze tego speed boosta. No to kupimy w każdym razie ciuchy. Żeby w takiej passe zbroi łazić. I jak wyglądamy teraz? No znacznie lepiej, kurde, bo Francja elegancja po prostu. Mam jakąś tą zbroję? Już nie. Bo tak to bym mógł pominąć spokojnie tą zbroję. Ale dobra, więc tak ludzie, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to napiszcie dlaczego. Czy mogę coś zmienić w tej serii, czy nie. Czy żebym robił tak jak tak cały czas. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!